outside of these walls. Forever. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy. Zapraszam na krótki materiał, w którym to chciałbym wypowiedzieć się na temat mojego 30-dniowego rozmyślania na temat iPhone'a 10s i 10s Max. Właśnie chyba w dniu wczorajszym albo przedwczorajszym minął równy miesiąc od momentu, kiedy przesiadłem się z 10 na 10s Maxa. W międzyczasie dzięki uprzejmości Colorland dostałem jeszcze do sprawdzenia i do zweryfikowania różnic pomiędzy tymi dwoma telefonami 10s-a, więc mam wrażenie, że mogę wiarygodnie i rzetelnie wypowiedzieć się na temat mojej osobistej styczności z tymi urządzeniami. Samo mówienie o produktach z logiem nadgryzionego jabłka nie jest proste, tym bardziej w Polsce, bo jeżeli za bardzo pozytywnie wypowiem się na temat ich produktu, no to zostanę odebrany jako fanboy, a jeżeli za bardzo skrytykuję ten sprzęt, to też mnie zwolennicy Apple zjedzą. Mimo wszystko spróbuję raz jeszcze. Postaram się też za bardzo nie powtarzać informacji, o których już pewnie mogliście usłyszeć w pierwszych wrażeniach czy w recenzji, która była jakieś 2 tygodnie temu. Skupię się głównie na odczuciach, więc jeżeli interesują Was dokładnie cyferki, specyfikacja, możliwości sprzętu, to proszę bardzo, gdzieś tutaj jeszcze będę pozostawiać linki do pierwszych wrażeń oraz recenzji. Głównie mam tutaj na myśli moje odczucia i różnice między 10S-em i 10S Maxem. Pod względem wyglądu, słuchajcie, jeżeli mieliście w dłoni iPhone'a 10 zeszłorocznego, to wiecie, jak wygląda 10S i 10S Max. Są to bardzo podobne urządzenia, nie będę się skupiać na temat stalowych ramek, szkła z przodu, z tyłu, Gorilla Glass 5, etc. 5 i 8 cala jest znacznie wygodniejsze, więc jeżeli zależy Wam na tym komforcie użytkowania sprzętu i żeby nie nosić patelni, a czasami nawet mieć problem z zawiązaniem buta, to mam wrażenie, że 10S, mniejszy 10S o przekątnej 5,8 cala będzie dla Was lepszym rozwiązaniem. 6,5 jest to, no nie oszukujmy się, jest to duże urządzenie, jedno z większych urządzeń, jakie możemy kupić na rynku i niestety może to jakoś negatywnie wpływać na odczucia. Natomiast jeżeli chodzi o ekrany, też nie sugerowałbym się samą jakością ekranów. Obydwa ekrany są to dokładnie takie same ekrany z takim samym zagęszczeniem pikseli na cal, zatem tutaj nie ma żadnej mowy o tym, że jeden ekran jest lepszy, drugi jest gorszy. Po prostu jeden jest większy, drugi jest mniejszy. Jeżeli chodzi o wydajność, dokładnie jest to samo. Mamy procesor A12 Bionic wspierany 4 GB RAM i tutaj znowu nie zwracajcie uwagi na wydajność. Ta wydajność w dalszym ciągu jest fantastyczna. Nie zdarzyło mi się ani razu, aby to urządzenie mi przycięło, przylagowało, zawiesiło się, no nie było w ogóle takiej opcji. Też na same odczucia z użytkowania tego telefonu ma wpływ nowy iOS 12 i ewidentnie jest to duża różnica względem tych pierwszych wersji iOS-a 11, które pojawiły się w zeszłym roku. Telefon naprawdę działa dobrze, błyskawicznie i nawet ja mam na telefonach zainstalowane wersje deweloperskie bet i nawet te wersje deweloperskie działają o dziwo bardzo, bardzo dobrze. Zatem pod względem wydajności i komfortu użytkowania telefonu na tym systemie operacyjnym naprawdę szacuneczek. Jest bardzo ok. Pod względem aparatów fotograficznych też, moi drodzy, nie zwracajcie uwagi. Obydwa telefony posiadają aparaty 12-megapikselowe z teleobiektywem, jeden ze światłem 1.8, drugi ze światłem 2.4. Są to dokładnie takie same aparaty, tak samo z możliwością robienia zdjęć w trybie portretowym, z możliwością zmiany przysłony, czyli zwiększenia bądź zmniejszenia tego efektu rozmytego tła z tyłu. To jest dokładnie to samo. Dobrze, więc jakie różnice możemy odczuć w użytkowaniu? Apple chwali się i mówi na temat tego, że iPhone 10s Max działa lepiej od 10s-a. Ja absolutnie tego nie neguję, natomiast po użytkowaniu jednego i drugiego telefonu osobiście u siebie nie odczuwam praktycznie żadnych różnic względem mniejszego modelu. Obydwa telefony działają naprawdę dobrze i wykręcenie około 7-8 godzin czasu pracy na ekranie według aplikacji Apple'owej jest to raczej nic nadzwyczajnego, a raczej bym powiedział standard. Zatem może gdzieś tę godzinę inni odczują, ja natomiast tej godziny nie odczułem. Cały czas z iPhone'em mam sparowanego Apple Watcha, AirPods, więc to też pewnie w jakimś tam stopniu też wpływa, może wpływać negatywnie na baterię. Natomiast summa summarum jest naprawdę ok. Pod względem audio jest spoko, choć naprawdę może niektórym brakować tego jacka, tym bardziej, że w tym roku Apple nie daje już tych przejściówek. Szkoda. Jak dobrze wiecie, możemy je kupić bodajże za
29 za 39 zł. Jeżeli chcielibyście kupić iPhone'a 10s i 10s Maxa, no to wiadomo, w chwili obecnej są to najbardziej flagowe, topowe modele, jakie możecie kupić na rynku, jeżeli chodzi o Apple'a. No i spokojnie na te 4 lata, jeżeli ktoś z Was będzie dbać o telefon, to spokojnie na 4 lata zakup takiego telefonu na pewno może się opłacić. Choć z tego co wiem, z tego co widzę po swoich znajomych, ja jestem inny, ja jestem ten głupszy, bo wymieniam telefony co roku. Patrzę po moich znajomych, to raczej co 2-3 lata urządzenia wymieniają. Tak czy siak, około 4 lata powinniście z tym urządzeniem wytrzymać. Moi drodzy, powiem Wam tak. Dużo z nas, w tym i ja przyznaję się, ocenia te urządzenia poprzez pryzmat dwóch największych, a przynajmniej dla mnie największych minusów tych urządzeń. Mianowicie przeogromnej ceny, bo iPhone 10s mniejszy jest do kupienia w Cortland za około, no tak jak na stronie Apple, 4979 zł, a model większy, Max, jest to wydatek około 5,5 tysiąca zł. Nie są to absolutnie kwoty małe i ja oczywiście zgadzam się w 100%, że te kwoty są przesadnie duże. Dodatkowo ilość rzeczy, jakie dostajemy w opakowaniu, też mogła być lepsza. Mogłaby się znowu znaleźć przejściówka, mogłaby się trafić szybka ładowarka. I gdyby były te dwie rzeczy, byłoby już lepiej. Natomiast tego nie ma. I zgadzam się. Jak najbardziej wszyscy mamy 100% rację. Pozdrawiam, Kamil. Nagrywam materiał. Będziesz w filmie. Natomiast odkładając te dwie rzeczy na bok, wychodzi na to, że mamy bardzo dobry telefon. Telefon, który tak jak wszystkie inne dotychczasowe modele S, jest to telefon z ulepszonym aparatem, z większą wydajnością, posiada trochę szybsze Face ID względem iPhone'a 10, choć większość z Was, w tym i ja, jeżeli mam do wyboru dwa telefony, jeden i drugi telefon, nie odczułem jakichś przeogromnych różnic w odblokowywaniu. Tak czy siak jest to dobre urządzenie i mam wrażenie, że te wszystkie poprawki, te wszystkie ulepszenia, jakie nastąpiły w tym roku, zostały przyćmione przez cenę oraz zawartość opakowania. No ale Bartek, no to kwota jest duża? Oczywiście, że jest duża i ja nie mam zamiaru absolutnie Apple bronić. Natomiast jeżeli ktoś ma możliwości finansowe, jeżeli ktoś ma możliwość dokupienia sobie dodatkowo szybkiej ładowarki oraz takiej przejścióweczki, jeżeli ma taką potrzebę, jeżeli nie używa AirPodsów albo potrzebuje lepszej klasy słuchawek na telefonie i potrzebna jest ta przejściówka, no to tych minusów tego urządzenia nie będzie wiele. Jedyną rzeczą, do której mógłbym się przyczepić, i nie chodzi tutaj o wygląd, tak, bo mamy tego notcha, mamy ten wystający aparat, co mi się nie podoba, ale jedyną rzeczą, do której mógłbym się przyczepić w tym telefonie, to na pewno nie sam aparat jako ogólnie, czy zdjęcia wykonywane w trybie Smart HDR, bo te zdjęcia naprawdę są ładne. Ta kolorystyka jest mocno podbijana, ale nie da się ukryć, że nowy 10s i 10s Max, mimo iż posiadają lepsze aparaty fotograficzne, aniżeli zeszłoroczny iPhone 10, tak w nocy mam wrażenie, że Apple mogłoby się pokusić o danie lepszego światełka w obiektywie, nie wiem, być może 1.6, 1.5 zmiennego na wzór Samsunga, żeby było od 1.5 do 2.4, albo być może nawet więcej obróbki software'owej, tak jak mamy w Google Pixelu 2 XL. I to jest chyba jeden z największych takich niedociągnięć tego urządzenia. Zdjęcia wykonywane w nocnych warunkach oświetleniowych przy tej cenie urządzenia moim zdaniem nie powinny mieć racji bytu. Zatem podsumujmy. Moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się nad wyborem iPhone'a 10s i 10s Max, to powiem Wam, że co najwyżej możecie patrzeć na swoje preferencje, jeżeli chodzi o rozmiar ekranu. Jeżeli masz wielkie graby, jeżeli potrzebujesz duży smartfon, który jednocześnie może Ci zastąpić mały tablet, to bierz Maxa. Natomiast jeżeli chcesz mieć bardziej komfortowe urządzenie, urządzenie, które wygodniej Ci się będzie używać, prościej będzie Ci się, łatwiej będzie Ci się nosić w kieszeni, czytaj, prościej wiązać buta, no to 10S będzie dla Was wystarczającym rozwiązaniem. Oczywiście, jeżeli zaakceptujecie tę cenę oraz nie najlepszą zawartość opakowania. iPhone 10S i 10S Max to spoko telefon. Nie jest to żadna rewolucja. Jest to bardzo delikatna, bardzo droga ewolucja. Jeżeli macie zeszłorocznego iPhone'a 10, to już wszystko zależy od Was. Jeżeli jednak posiadacie starsze modele, nie wiem, iPhone'a 6, 6S, a macie środki finansowe i chcecie mieć znowu topowego flagowca, to śmiało 10S i 10S Max bierzcie. Jednak, jeżeli cena gra rolę i liczycie te pieniądze, no to za około 1200-1500 zł taniej będziecie mogli kupić iPhone'a 10R. A jego recenzję przedstawię Wam za jakiś czas. Z mojej strony byłoby to wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas na obejrzenie tego
nie najdłuższego materiału. Widzimy się za parę dni w kolejnych materiałach. Będzie podsumowanie nowej konferencji, będzie porównanie 10S i 10R, będzie recenzja 10R i dużo jeszcze będzie. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. See ya.